nie mogą naruszać równowagi przestrzennej. Przyrodniczej nie mogą również naruszać równowagi przestrzennej. Wracając do naszej zasady przestrzegania równości szans, ta zasada wpisana jest we wszystkie działania Unii Europejskiej i stanowi obowiązek wszystkich podmiotów, które są zaangażowane we wdrażanie i realizację funduszy strukturalnych, od instytucji zarządzających po projektodawców czy też beneficjentów. Pozwolą Państwo, że tutaj podzielę się pewną refleksją, patrząc z perspektywy czasu na realizację tej polityki równości. Trzeba powiedzieć, że kiedy włączaliśmy się w struktury Wspólnoty Europejskiej, rzeczywiście tutaj przywiązywanie wagi do tej polityki równości nie było w takim stopniu i na takim poziomie, jak jest w tej chwili. Jest to z pewnością duża zasługa funduszy unijnych. Spotykając się niejednokrotnie na szkoleniach, czy też składając wniosek, Państwo wiedzą, że ta zasada równości dla każdego z nas, beneficjenta, czy też pracownika instytucji zarządzających, czy pośredniczących, jest niezmiernie ważna. Ale ta zasada równości w życiu codziennym też jest bardzo istotna. Proszę Państwa, te zasady równości, niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, reguluje szereg aktów prawnych. No i na pewno ten akt prawny, który Państwo już widzą jako pierwszy, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 5.2 ust. 2, który brzmi dokładnie tak, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33, który mówi o równości szans kobiet i mężczyzn i mówi, brzmi w taki sposób. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia, awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości, o jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz innych godności publicznych, jak również odznaczeń. I kolejny artykuł, który warto przytoczyć, to artykuł 68 ust. 3, którego brzmienie jest następujące. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom w podeszłym wieku. I kolejny artykuł to artykuł 69, ostatni, który przytoczę, jeśli chodzi o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Osobom z niepełnosprawnościami władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Ja z góry chcę zwrócić uwagę i przeprosić, dlatego że może nie do końca bardzo dokładnie zacytowałam te artykuły, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mówiłam o osobach niepełnosprawnych. Państwo wiedzą, że od 2012 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, staramy się określać osoby z różnymi dysfunkcjami, osoby z niepełnosprawnością, prawda? Nie mówimy o osobach niepełnosprawnych, tylko mówimy o osobach z niepełnosprawnością. Jaka jest różnica zasadnicza, proszę Państwa? Chodzi o podmiotowość tych osób. A więc tak jak spotykamy się na szkoleniach i Państwu zwracam uwagę, chodzi właśnie o to, byśmy zupełnie mieli inne spojrzenie, inny model widzenia osoby z niepełnosprawnością. Dlatego też pozwoliłam sobie, bo oczywiście w naszej konstytucji jest zapisane osoby niepełnosprawne, pozwoliłam sobie na zmianę tego określenia. Kolejny bardzo ważny dokument to oczywiście Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. On w artykule 10 mówi, przy określeniu realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy też orientację seksualną. No i nasze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, to rozporządzenie ogólne, o którym mówimy, 1303 łamane na 2013 z grudnia, 17 grudnia 2013 roku. Pozwolą Państwo, że ja odczytam artykuł tego rozporządzenia, a mianowicie
Ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Społecznego, również Funduszu Spójności, prawda, w artykule 7 rozporządzenie wskazuje. Między innymi państwa członkowskie i komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię czy też światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programu. W procesie przygotowania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To rozporządzenie ogólne 1303, które jest jak gdyby podstawą konstruowania tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 we wszystkich państwach członkowskich, jest dla państwa niezmiernie istotne. Bardzo często na szkoleniach wspominamy o tym, że jeżeli mają państwo jakieś dylematy, jakieś wątpliwości, czy też chcą rozwiązać, otrzymać odpowiedź na swoje pytanie, zaglądamy wtedy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303 z 17 grudnia 2013 roku. Ono ma bardzo długą nazwę, ale w skrócie nazywamy je rozporządzeniem ogólnym. I ostatni już akt prawny, umowa partnerstwa obowiązująca 23 października 2017 roku. Państwo zapewne słyszeli, że ta umowa zmieniła się. I tutaj w rozdziale 152 czy też 154 jest napisane właśnie również o tym, w jaki sposób powinniśmy wdrażać projekty, realizować projekty, ubiegać się o dofinansowanie, by zachować tą zasadę równości i niedyskryminacji, w szczególności niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnościami. No nie sposób nie wspomnieć o wytycznych, prawda? Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Ten dokument, który tutaj państwo widzą w tej chwili na slajdzie, ma usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach, między innymi programowania, wdrażania, monitorowania i również ewaluacji. Ja przypominam, co to są wytyczne. Proszę państwa, wytyczne to jest instrument prawny, którym państwo się oczywiście posługują, ubiegając się o dofinansowanie, realizując projekt, czy też przestrzegając zapisów w okresie trwałości projektu, prawda? To nie jest akt prawny, to ma pewne znaczenie. Te wytyczne są głównie skierowane do instytucji wdrażających fundusze strukturalne w Polsce, ale oczywiście my państwu też zwracamy uwagę na to, żeby tymi wytycznymi posługiwać się. Dzisiejsze spotkanie na temat równości szans i niedyskryminacji zaczniemy od niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewne państwo wiedzą o tym, że w Polsce niepełnosprawność dotyka co 10. osobę. Mniej więcej około 5 milionów osób w Polsce to są osoby z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ja tutaj przytaczam ten slajd również z tego powodu, byście państwo zobaczyli, że tylko 3,7% tych osób z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie uczestników projektów Unii Europejskiej uczestniczyło w poprzedniej perspektywie. To bardzo niewielki procent właśnie tej ogólnej liczby uczestników projektu beneficjentów. Tutaj zarówno Ministerstwo Rozwoju, jak i wszystkie inne instytucje, które są również unijne odpowiedzialne za tą realizację zasady, zwracają na to uwagę, by ten odsetek jak najbardziej zwiększyć. Ponieważ zdarza się tak, że państwo widzą osoby z niepełnosprawnością tylko i wyłącznie na wózkach, czy ewentualnie osoby niedowidzące, które poruszają się przy pomocy przewodników, psów przewodników, czy ewentualnie właśnie przy pomocy również z pomocą laski, to chcę powiedzieć, że niepełnosprawność to nie tylko niepełnosprawność narządu ruchu, to również inna niepełnosprawność. Przytaczam tutaj tą strukturę osób z niepełnosprawnością w Polsce. Jak państwo widzą, są to dane
z 2012 roku. One wynikają z projektu, który był realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2012 roku. Myślę, że te proporcje i te dane niewiele się zmieniło, mimo tego, że minęło 5 lat, ale dlatego, żeby Państwu też pokazać inne rodzaje niepełnosprawności, schorzenia układu krążenia, uszkodzenia i choroby narządu ruchu, uszkodzenia i choroby narządu wzroku, schorzenia neurologiczne, inne schorzenia, uszkodzenia i choroby narządu słuchu, schorzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną. A więc jeżeli mówimy o dostępności, jeżeli mówimy o równości szans, jeżeli chcemy spełniać ten obowiązek realizacji zasady równości i niedyskryminacji, to bierzmy pod uwagę wszelkiego rodzaju niepełnosprawności. Proszę Państwa, dwa modele widzenia osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawności. Model medyczny, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, dość mocno w świadomości społecznej, i model społeczny interaktywny. Jest zasadnicza różnica między tymi modelami. Model medyczny myślenia o osobach z niepełnosprawnościami określa niepełnosprawność przez pryzmat zdrowia, postrzegając ją jako chorobę, która jest leczona przez lekarzy i specjalistów, rehabilitantów. Niepełnosprawność w tym modelu jest więc cechą nie tylko różnicującą, ale również negatywną. Model ten jest głęboko zakorzeniony w myśleniu potocznym, prowadzi on do akcentowania potrzeby działań charytatywnych i opiekuńczych. I drugi model, tak jak Państwo widzą, model społeczny, interakcyjny, to jest taki model, który zwraca uwagę na rolę społeczeństwa w zapewnieniu równości wszystkim członkom tego społeczeństwa, bez postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako ludzi ze specjalnymi potrzebami. Istotne jest znoszenie barier, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Model społeczny wiąże niepełnosprawność z rozwojem społecznym. Osoby z niepełnosprawnością są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, wnosząc istotny wkład w proces jego rozwoju. To ostatnie zdanie jest bardzo ważne. Ważne również jest w tym procesie ubiegania się o dofinansowanie. Właśnie chodzi o to, by dać szansę tym osobom, szansę poprzez likwidację, tak jak było powiedziane wcześniej, barier i tych psychicznych, i fizycznych, do pełnego uczestnictwa zarówno w życiu gospodarczym, jak i w życiu społecznym. To poprzez zniesienie barier te osoby będą mogły być aktywnymi uczestnikami naszego społeczeństwa. Rozumienie niepełnosprawności. Tutaj będę bardzo często powoływała się na konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. No tak, rząd polski przetłumaczył tytuł tej konwencji. Proszę Państwa, cóż mówi konwencja na temat niepełnosprawności? Niepełnosprawność powstaje w wyniku interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa na zasadzie równych praw z innymi osobami, na zasadzie równości z innymi osobami. Tyle konwencja. Ja tak przy okazji powiem, Państwo zapewne wiedzą, że konwencja w hierarchii aktów prawnych jest po konstytucji. To też bardzo ważna kwestia, o której często wspominamy podczas szkoleń, dlatego że tą konwencją osoby z niepełnosprawnościami, bądź też osoby, które widzą, że istnieją bariery w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami, mogą, korzystając z tej konwencji, interweniować u instytucji, w których należałoby interweniować, żeby te bariery zostały zniesione. I tutaj chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, jak może wyglądać, prawda? Proszę zobaczyć tutaj tę osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, która w zasięgu ręki ma przycisk do otwarcia windy, prawda? Te drzwi będą rozsuwane, a więc pełna dostępność dla osób. Tutaj ci, którzy architekci pomyśleli o tym, w jaki sposób ułatwić tej osobie poruszającej się na wózku korzystanie z windy. I kolejna sprawa, klient w banku, prawda? Lada tutaj jest na takiej wysokości, na takim poziomie, że osoba z niepełnosprawnością łatwo będzie mogła, bez zadzierania głowy, prawda, bez podnoszenia bardzo wysoko wzroku, będzie mogła rozmawiać właśnie z pracownikiem banku. I kolejne.
Natomiast mają też Państwo przykład złej praktyki. Tej złej praktyki w Polsce jest coraz mniej. Tak jak powiedziałam, bardzo zmieniła się sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o usuwanie barier dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się, to no tutaj mają Państwo instrumenty prawne do tego, żeby interweniować. Jakiego rodzaju bariery znajdują się jeszcze nie tylko w Polsce, ale myślę, że i w innych krajach, również w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ja pozwoliłam sobie podzielić te bariery na następujące grupy. Bariery środowiskowe związane z transportem, schody, wysokie krawężniki, wąskie przejścia, ciężkie drzwi, duże szklane przestrzenie, nieoznaczone wyraźnie schody i krawężniki, a słabo widoczne tablice informacyjne, prawda? Również brak ścieżek prowadzących dla osób niewidomych, brak oznaczeń w alfabecie Braille'a. I druga grupa, bariery związane z postawą otoczenia. Tu konieczne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i szkodliwym praktykom. Mogą Państwo w internecie znaleźć film, on jest dostępny na YouTubie, czy też dokument na temat savoir-vivre, postępowania z osobami z niepełnosprawnościami. Ja bardzo polecam ten filmik, dlatego że my bardzo często, właśnie powielając stereotypy, prawda, nie bardzo wiemy, w jaki sposób postąpić z osobą z niepełnosprawnościami, by nie naruszyć na przykład ich godności. Kolejna bariera to bariery komunikacyjne i informacyjne. Na przykład niedostępne, częściowo dostępne treści w internecie, formularze i ogłoszenia napisane drobnym drukiem, zbyt skomplikowany język, niedostosowany do możliwości poznawczych osób z niepełnosprawnościami, brak znajomości języka migowego, niewyraźna mowa, prawda? Kolejna bariera związana z systemem instytucjonalnym, czyli stworzenie takiego prawa, które niekoniecznie likwiduje bariery dla osób z niepełnosprawnościami. No i czas najwyższy, żebyśmy powiedzieli i przytoczyli tutaj definicję dyskryminacji, która jest zawarta w artykule 2 konwencji. Proszę Państwa, dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie bądź ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości z innymi. Tyle na temat artykułu 2 konwencji. Oczywiście te definicje dotyczące dyskryminacji zawarte są również w naszych wytycznych, o których mówiliśmy, dotyczących zasady równości i niedyskryminacji. Jeżeli mówimy o dyskryminacji, to nie możemy zapomnieć właśnie o dostępności. Należy pamiętać, proszę Państwa, że osoby z niepełnosprawnościami na każdym kroku spotykają niedogodności utrudniające im życie i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego też ważne jest zapewnienie pełnej dostępności, w tym eliminowanie barier i dyskryminacji w projektach unijnych. I tutaj poniżej mają Państwo zdanie. Chodzi o to, by z Twoich projektów skorzystało jak najwięcej osób. Właśnie chodzi o to, by te projekty, rezultaty tych projektów charakteryzowały się dostępnością dla wszystkich. Jeżeli mówimy o dostępności dla wszystkich, to mamy na myśli nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, chociaż podkreślamy tutaj szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby starsze, osoby zajmujące się osobami zależnymi, prawda, więc na przykład matki, które prowadzą wózek z dzieckiem, czy też ojcowie, prawda, czy też inne osoby, które wymagają specjalnej dostępności. I tutaj slajd, który zapewne wielu z Państwa będzie widziało już na moich szkoleniach, czyli to międzynarodowe logo dostępności. Ja bardzo lubię to logo, przyznam zupełnie szczerze. Logo to właśnie wraz z konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, proszę Państwa, pojawiło się wraz z konwencją.
Tak jak Państwo zauważyli, jak żeśmy już rozmawiali na ten temat, to logo było wzorowane na człowieku Witruwiusza. Witruwiusz to rzymski architekt, który żył w pierwszym wieku przed naszą erą, który wskazywał trzy kryteria świadczące o jakości architektury, a więc trwałość, piękność i użyteczność. My dzisiaj mówimy o tej użyteczności. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś posługuje się tym logo dostępności, to jest to pewnego rodzaju nobilitacja. A ja powiem tak zupełnie już prywatnie, że znam pewien hotel w Warszawie, który może z pewnością używać tego logo dostępności, dlatego że został tak zaprojektowany, że generalnie tam osoby z niepełnosprawnościami, czy też osoby starsze, prawda, wymagające właśnie specjalnego tutaj podejścia, mają pełną dostępność. Bo proszę Państwa, dostępność to niezależne życie, oznacza harmonię między ludźmi w społeczeństwie, symbolizuje równy dostęp dla wszystkich, to zrównoważony rozwój. A w artykule 9 konwencji jest napisane, dostępność oznacza, że osoby niepełnosprawne mogą na równych prawach z innymi korzystać z obiektów środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych, towarów i usług. Tak, a więc polecam bardzo logo dostępności, z tym, że trzeba pamiętać, że na to logo dostępności należy sobie zasłużyć. Proszę Państwa, pojawiło się pytanie, Państwo zapewne widzą to pytanie, czy będzie, ja odczytam to pytanie, czy będziemy mówić, w jaki sposób zasady te uwzględniać w projekcie? Czy będą przykłady dobrych praktyk w tym zakresie? A więc odpowiadam tak. Będą te przykłady. Proszę Państwa, ważna kwestia. Każdy projekt, bez względu na to, czy wnioskodawca przewidział udział osób z niepełnosprawnością, czy też nie powinien spełniać zasady dostępności. Państwo wiedzą, bo same regulaminy naboru w ramach konkursu, które organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, regulaminy zwracają uwagę właśnie na te zasady dostępności, odsyłają Państwa do różnych dokumentów, tłumaczą, na czym ta dostępność ma polegać. Tutaj kilka przykładów, dobrych przykładów dostępności. Proszę zobaczyć dobry przykład i zły przykład, prawda? Ten po lewej stronie slajdu to oczywiście zły przykład. To miejsce odpoczynku powinno być tak wyposażone w ławki, które ułatwiają siadanie i wstawanie osobom starszym, czy też osobom z niepełnosprawnościami. Prawda? Albo kolejne. Dobre przykłady. Ławki o różnych wysokościach, pozwalające skorzystać z nich przez osoby z różnego rodzaju wzrostu, jak również dzieci, czy też osoby z niepełnosprawnością, prawda? Widać tutaj panią, która ma kłopot z narządami ruchu, która posługuje się specjalnym sprzętem, który pozwala jej poruszać się. I kolejne też przykłady. Tutaj mają Państwo oznaczenia na poręczach dla osób niewidomych. Ta osoba, tam są zapisane informacje w akcie Braille'a, ta osoba może zorientować się, na którym poziomie budynku jest, co znajduje się w jej otoczeniu. Tutaj oczywiście mówimy o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Świetne rozwiązania. Osoba z niepełnosprawnością, prawda, jest to osoba, która ma takie same potrzeby aktywności społecznej, gospodarczej i również, jak Państwo widzą, tutaj sportowej, prawda? Piękne rozwiązania. Te rozwiązania akurat i te przykłady nie pochodzą z Polski, ale myślę, że warto popatrzeć, a więc i narciarz, i gra w piłkę, prawda, w której uczestniczą osoby niedowidzące i kolejne. Myślę, że wszystko przed nami jeszcze. No nie sposób nie powiedzieć o dostępności stron internetowych i o standardzie CAC 2. Standardzie, który obowiązuje na podstawie rozporządzenia, które ukazało się w roku 2015. Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektu, w tym strony internetowe, platformy learningowe, zasoby, muszą spełniać kryteria dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem CAC 2.0. Serwis powinien zawierać możliwość powiększania czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu,
łatwą do zrozumienia też treść. Dostępne multimedia, tak jak animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe, powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenia na język migowy koniecznie. Proszę Państwa, na stronie internetowej mogą znaleźć Państwo informacje, no choćby tutaj pod tym linkiem, tak jak widać, dostępnestrony.pl, gdzie wskazanych jest 25 zasad stosowania standardów CAG2. Ja chcę Państwu pochwalić się w imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że nasza strona internetowa, która oczywiście spełnia standard CAG 2.0, jest najlepiej wyposażoną zgodnie z tym standardem stroną. Myślę, że warto się chwalić, jeżeli. A więc zajmujemy w tej chwili pierwsze miejsce w Polsce. W jaki sposób, jakie są formy dostępności? A więc, jak Państwo widzą, tutaj dwie. Uniwersalne projektowanie, które jest finansowane głównie, które dotyczy głównie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również mechanizm racjonalnych usprawnień, głównie Europejski Fundusz Społeczny. I o tych mechanizmach porozmawiamy sobie. Zacznę od zasady uniwersalnego projektowania. Bardzo wiele mówiliśmy na temat zasady uniwersalnego projektowania podczas ostatnich szkoleń, które organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu, gdzie trwa obecnie nabór dotyczących edukacji ogólnej. Tam mówiliśmy o tym, że jeżeli Państwo korzystają z cross-financingu, jeżeli Państwo będą zakupować sprzęt, wyposażenie, jeżeli Państwo będą zakupować również sprzęt informatyczny, to muszą Państwo stosować zasadę uniwersalnego projektowania. Zresztą bardzo dokładnie na ten temat wybrzmiewa regulamin konkursowy dotyczący tego konkursu. Odsyłam do tego regulaminu. A co to jest zasada uniwersalnego projektowania? To zapewnienie powstania produktów, środowiska i usług, które służą jak największej liczbie osób. Tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi, osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby wynikające właśnie ze stanu zdrowia, ciąży, wzrostu, otyłości. A więc zasada uniwersalnego projektowania to zasada, którą stosujemy po to, by z naszych rezultatów, naszego projektu skorzystała jak największa liczba osób. Jest 8 zasad uniwersalnego projektowania, które muszą Państwo uwzględnić i które króciutko po jednym zdaniu omówię. No, użyteczność dla osób z różnymi sprawnościami, prawda? Elastyczność w użytkowaniu. Proszę Państwa, elastyczność w użytkowaniu, chodzi o to, że w projektach będą uczestniczyć różne osoby, prawda? Często nawet nie spodziewamy się, jakie będą wymagania tych osób, zwłaszcza w projektach ogólnodostępnych. Dlatego też trzeba uwzględnić w projekcie preferencje różnych grup użytkowników. Na przykład projektując budynek, prawda, czy otrzymując środki finansowe Unii Europejskiej na budowę budynku, należy uwzględnić na przykład windę, na przykład podjazd, prawda, wyposażyć również inne możliwości, które pozwolą na to, by ten budynek, ta infrastruktura była dostępna dla wszystkich. Proste i intuicyjne, przepraszam, użytkowanie. Jeżeli projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań informatycznych, to już powiedzieliśmy sobie, prawda? Na przykład strony internetowe, platformy e-learningowe, trzeba zadbać o ich dostępność. To pozwoli na wygodne i intuicyjne korzystanie z tych zasobów różnym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Proste, intuicyjne użytkowanie. Nie tylko dotyczy oczywiście stron internetowych, ale również wszelkich innych produktów, które powstaną w wyniku realizacji projektu. Czytelność informacji. Informuj o swoim projekcie w taki sposób, aby dowiedział się o nim każdy zainteresowany. Możesz na przykład drukować ulotki napisane alfabetem Braille'a. Można dodać opcję powiększania czcionek na stronie internetowej, dzięki czemu przeczytają je również osoby niedowidzące. Dodatkowo bardzo ważna kwestia, należy używać języka prostego, łatwego do przeczytania i zrozumienia. No tutaj mamy jeszcze dużo do nadrobienia, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dokumentację projektową, chociaż już jest naprawdę, proszę Państwa, dużo, dużo lepiej. Tolerancja na błędy. Przewiduj zagrożenia, które mogą czekać na uczestników projektu i minimalizuj je. Postaraj się osłabiać
wystające na przykład elementy techniczne bądź też architektoniczne budynku, oznacza niebezpieczne miejsca tam, na przykład, gdzie może być śliska podłoga. Jeżeli w projekcie budujesz budynek, to zaprojektuj przykład automatycznie otwierane drzwi, podjazd, windę dla osób z niepełnosprawnością. Wygodne użytkowanie bez wysiłku. Myśmy już widzieli to wygodne użytkowanie bez wysiłku, choćby na tym slajdzie, który pokazywał zdjęcie osoby, która była klientem w banku, prawda? Ta lada dostosowana do wysokości osób poruszających się na wózku inwalidzkim, właśnie był to przykład wygodnego użytkowania. A więc takie rozwiązania, które nie spowodują nadmiernego wysiłku podczas korzystania z nich. Postaraj się nie komplikować dostępności dla rezultatów projektu. Zapewnij takie rozwiązania, które nie wymagają powtarzania czynności lub niepotrzebnego dodatkowego wysiłku. Na przykład można zainstalować automatyczne podajniki dla mydła, prawda, w toaletach, lub też użyć języka Braille'a przy oznaczaniu niektórych funkcji guzików w windzie i tak dalej. Kolejne to wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy organizować na przykład szkolenia, to powinniśmy tak zapewnić salę szkoleniową, by tam swobodnie poruszały się również osoby na, bez żadnych ograniczeń, osoby na wózkach, prawda? Trzeba dobrać tak miejsca dla tych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, żeby widać było dobrze trenera, żeby widać było dobrze wyświetlaną prezentację, prawda? Tak, a więc chodzi tutaj o takie zorganizowanie przestrzeni, proszę Państwa, by nie była ona związana z jakimś nadmiernym wysiłkiem, czy też nadmiernymi właśnie tutaj działaniami tych osób, które potrzebują większej dostępności. Bardzo ważną kwestią jest tutaj percepcja równości. Państwa projekt nie może nikogo dyskryminować, powiedzieliśmy już niejednokrotnie, nawet w najmniejszym stopniu. Dlatego też trzeba zrobić wszystko, aby nikt z uczestników nie miał takiego wrażenia, że jest dyskryminowany. Trzeba przeszkolić zespół projektowy na temat zasady równości szans i niedyskryminacji, by też miał świadomość tego, jak zorganizować wsparcie udzielane w ramach tego projektu dla osób z niepełnosprawnościami, by mogły korzystać właśnie z tego różnego rodzaju rezultatów właśnie na równi z innymi osobami. Zasada uniwersalnego projektowania, która generalnie jest najbardziej związana z infrastrukturą, inwestycjami, które powstają w wyniku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, musi zabrzmieć w każdym projekcie. Jeżeli zakupujemy sprzęt, jeżeli budujemy infrastrukturę, muszą Państwo uwzględnić, przewidzieć potrzeby różnych grup osób z różnymi właśnie potrzebami, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale jak, tak jak powiedzieliśmy, również innych. Twój projekt nie może nikogo dyskryminować. Za każdym razem należy pamiętać o dostosowaniu swojego unijnego przedsięwzięcia do potrzeb różnych osób, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o mechanizm, o uniwersalne projektowanie. Teraz powiemy sobie o mechanizmie racjonalnych usprawnień. I tak jak było powiedziane wcześniej, ten mechanizm racjonalnych usprawnień to narzędzie, z którego korzystać będą najczęściej beneficjenci projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla swoich uczestników, dla grupy docelowej. A cóż to takiego ten mechanizm jest? Jest to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania nie nakładające nieproporcjonalnego bądź nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Proszę Państwa, jeżeli można by było się zastanawiać nad hierarchią, co jest, jaki instrument powinniśmy zastosować, przewidując udział osób z niepełnosprawnościami, czy też właśnie tę dostępność. No, zasada uniwersalnego projektowania stoi przed mechanizmem racjonalnych usprawnień. Natomiast my, projektując infrastrukturę inwestycji, zakupując środki trwałe czy wyposażenie, oczywiście bierzemy pod uwagę zasady uniwersalnego projektowania, ale czasem nie przewidzimy udziału osób z grupy no, tych wymagających szczególnej trudności.
Dlatego też wtedy stosować będziemy ten mechanizm racjonalnych usprawnień. Mechanizm racjonalnych usprawnień, proszę Państwa, będziemy stosować w momencie, czy będziemy móc korzystać z niego w momencie już realizacji projektu. Wtedy, kiedy nie byliśmy w stanie przewidzieć udziału osób o specjalnych potrzebach. Tutaj racjonalne usprawnienie w projekcie to są środki na nieprzewidziane dostosowanie udzielonego wsparcia powiązane z włączeniem osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w projekcie. Limit środków tego mechanizmu racjonalnych usprawnień to do 12 tysięcy złotych na osobę. Tutaj bardzo ważna kwestia, którą warto poruszyć, a mianowicie jeżeli mamy projekt, który jest projektem dedykowanym, prawda, dla osób z niepełnosprawnościami, czy całkowicie, czy też częściowo, w związku z powyższym powinniśmy przewidzieć już te udogodnienia, tę dostępność na etapie konstruowania budżetu. A więc tutaj dostosowanie będzie znajdowało swoje odzwierciedlenie w budżecie projektu. Jeżeli organizujemy projekt ten dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jeżeli nie przewidujemy, jest to projekt ogólnie dostępny, w tej sytuacji możemy korzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień. Proszę Państwa, jesteśmy na etapie przeglądu śródokresowego tej perspektywy. Zastanawiamy się nad wieloma kwestiami, nad tym, jak osiągnęliśmy wskaźniki, jak skorzystaliśmy właśnie z takich instrumentów, choćby jak mechanizm racjonalnych usprawnień. I ja powiem tak, informacje, które ja posiadam, są niepokojące. Nie korzystają Państwo z mechanizmu racjonalnych usprawnień. Być może przewidują Państwo właśnie tutaj tą pełną dostępność w ramach budżetu, ubiegając się o środki. I to się chwali, chociaż nie wszystkie będą uzasadnione, jeżeli Państwo nie piszą o tym, że w grupie docelowej będą znajdowały się osoby z niepełnosprawnościami. Proszę pamiętać, jest mechanizm racjonalnych usprawnień. Mogą Państwo na etapie realizacji projektu skontaktować się z instytucją, również Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, z opiekunem i spytać, jakie mają Państwo szanse na skorzystanie z tego mechanizmu, bo właśnie okazało się, że mają Państwo osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj przykłady technologii asystującej, sprzęt wspomagający funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w naszych projektach. Na przykład specjalistyczna klawiatura, między innymi powiększona czcionka, klawiatura do pisania jedną ręką, klawiatura z wymiennymi układami klawiszy, albo też urządzenia zastępujące mysz komputerową, prawda? Na przykład w zależności od ograniczeń motorycznych można wybrać rozwiązania wśród szerokiej gamy tych rozwiązań, począwszy od myszy specjalistycznych, joysticków, po myszy obsługiwane za pomocą ruchu głową, ustami czy oczami, syntezatory mowy i programy do odczytywania dokumentów za pomocą syntezatora mowy, jak najbardziej też można wykorzystać, albo też inne koszty specjalistycznego transportu, dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych, jeżeli tam będziemy organizować wsparcie, chociaż zawsze powinniśmy organizować wsparcie w tych obiektach, które są dostosowane i są ogólnie dostępne. Dostosowanie infrastruktury komputerowej, mówiliśmy, usługi asystenta tłumaczącego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, usługi przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu. Te rozwiązania mogą Państwo sfinansować z mechanizmu racjonalnych usprawnień. Tutaj bardzo ważna kwestia, mianowicie interpretacja Ministerstwa Rozwoju na potrzeby projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Państwo wiedzą, że osób z niepełnosprawnościami, dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, oprócz orzeczenia wydanego przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o niepełnosprawności, mogą być także orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS oraz inne równoważne orzeczenia, tak jak Państwo widzą, dotyczące KRUS czy też służb mundurowych. I tu jeszcze kolejna ważna kwestia, potwierdzenia statusu osoby z niepełnosprawnością legitymacją rencisty nie jest odpowiednim dokumentem osoby z niepełnosprawnością. Nie każdy, powiem, rencista jest osobą.
Proszę Państwa, kolejny moduł tego webinarium poświęcony będzie równości. Zapewne Państwo wiedzą, bo do czynienia mają Państwo z równością szans kobiet i mężczyzn od 2009 roku, czyli w poprzedniej perspektywie. Już mówiliśmy bardzo wiele na temat równości szans kobiet i mężczyzn, prawda? Ta zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością wspólnoty. Ma swoje umocowanie prawne w zapisach Traktatu Amsterdamskiego i rozporządzeniach Rady Europejskiej. Bardzo istotna kwestia, którą Państwo również muszą ująć i muszą realizować w ramach projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i nie tylko. My już wiemy, czym jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn, prawda? Niemniej tutaj przytaczam te stwierdzenia, które są Państwu zapewne znane, a więc przypisanie kobietom i mężczyznom równych praw i obowiązków, a także równego dostępu do zasobów społecznych, na przykład usług publicznych, czy też rynku pracy. To takie działania, które przyczynią się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, rozwoju ich kariery. Bez ograniczeń ze względu na segregację na rynku pracy, ze zwalczaniem stereotypów związanych z płcią oraz propagowaniu godzenia pracy i życia osobistego. Zasada równości szans to ma za zadanie gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. A więc każdy ma, i kobieta, i mężczyzna, ma równe prawa i równe obowiązki, i równy również dostęp do zasobów społecznych, jak również do rynku pracy. Czym nie jest zasada równości? No na pewno zasada równości nie oznacza, że wszystkim porówno, chociaż jest to stan docelowy. Państwo wiedzą, że fundusze europejskie realizowane są w ramach obszaru finansów publicznych, prawda? Do których każdy ma nie dość, że równy dostęp, każdy powinien mieć szansę skorzystania na tyle, na ile właśnie są jego potrzeby i pozwala mu na to prawo. Natomiast nie jest tutaj, ta zasada nie oznacza, że bezrefleksyjnie, bez analizy dokonujemy podziału 50% dla kobiet i 50% na przykład dla mężczyzn. Nie. Państwo już wiedzą, że to nie jest dobre rozwiązanie, chociaż jest to oczekiwany stan docelowy. Także określenie działania w większym zakresie skierowane jest do jednej z płci, na przykład do mężczyzn, nie oznacza, że druga płeć jest dyskryminowana. Naturalnie, że nie, prawda? Mało tego, mogą być projekty, które będą skierowane tylko do jednej grupy społecznej, na przykład do mężczyzn, jeżeli będzie to wynikało z analizy problemu, który rozwiązuje projekt. Same deklaratywne zapisy o zagwarantowaniu pełnej dostępności dla kobiet i mężczyzn, czy też niedyskryminowaniu nikogo, nie są realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn. My niejednokrotnie zwracamy na to uwagę, zwracają uwagę również zapisy regulaminów konkursowych, że nie mogą Państwo napisać po prostu jedno zdanie, prawda, że projekt będzie realizował zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, czy też będzie zgodny z tą zasadą. To jest Państwa obowiązek, ale sama deklaracja nie wystarczy. Państwo muszą nas przekonać, że podejmują działania, że organizują wskaźniki w podziale na płeć, że z rezultatów tego projektu będą korzystać i mężczyźni, i kobiety, i rezultaty tego projektu będą działały na rzecz wyrównywania nierówności. No i tutaj ostatni akapit mówi o tym, działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn nie kończą się na analizie sytuacji kobiet i mężczyzn oraz stwierdzeniu istniejących nierówności, będziecie Państwo musieli podejmować działania. Główne obszary nierówności, my już wiemy, bo doskonale wiemy z poprzedniej perspektywy, to takie obszary jak edukacja, bardzo ważny obszar, zdrowie, rynek pracy, dostęp do władzy i stanowisk decyzyjnych, różnice w wynagrodzeniach za pracę o tej samej wartości, ubóstwo, przemoc. Pisząc projekt, analizując problem, Państwo pamiętają, że nie ma projektu bez problemu. Jest problem, rozwiązujemy go projektem. Musicie Państwo zweryfikować, to w zależności od tego, w jakim obszarze tematycznym będzie ten projekt, musicie zweryfikować, czy w tym obszarze
są stwierdzone nierówności, oczywiście one są stwierdzone, dlatego też wskazujemy te nierówności, prawda? Kogo one dotyczą? To nie tylko obszar, temat projektu, ale to również obszar realizacji tego projektu, bo inaczej sytuacja może się przedstawiać na przykład na terenie miasta Siedlce, prawda, aniżeli na przykład miasta Płock. A więc my musimy również zobaczyć, czy tam nie dochodzi do, w tych miejscowościach, w miejscu realizacji projektu nie dochodzi do nierówności. Proszę Państwa, dyskryminacja dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W niektórych obszarach, takich jak na przykład rynek pracy, dyskryminacja dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. I tutaj nie musimy się przekonywać, bo wiemy, jak sytuacja wygląda. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że kobiety częściej są odpowiedzialne za opiekę nad osobami zależnymi. Osoby zależne to są właśnie dzieci, to są osoby z niepełnosprawnościami, to są osoby starsze. Sytuacja oczywiście bardzo się zmienia, no niemniej Państwo wiedzą, że częściej tymi osobami zajmują się kobiety. Porozmawiajmy sobie chwileczkę na temat dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Kobiety na pewno mają mniejsze możliwości awansu na rynku pracy, aniżeli mężczyźni. Skąd to się bierze? No z naszych przyzwyczajeń, z naszej tradycji, prawda, z naszych praktyk. I jest to stwierdzenie ogólnie znane. Podziału na zawody męskie i kobiece. I tutaj może nie byłoby nic w tym szczególnego, gdyby nie fakt, że te zawody, które określamy jako zawody sfeminizowane, są gorzej opłacane, gorzej są wynagradzane. Bariery utrudniające kobietom dojście do wysokich stanowisk w polityce czy też w biznesie. Ta sytuacja diametralnie się zmienia, no ale jeszcze wiele jest do zrobienia. I nisko opłacane zawody uznawane za właśnie kobiece, o którym mówiliśmy. Ten rysunek, który jest obok, jak Państwo widzą, jest taki dość wymowny, prawda? No właśnie, tutaj pokazuje tę kobietę jako osobę, która zajmuje się osobami zależnymi, ale ta sytuacja bardzo się w tej chwili zmienia. Już w poprzedniej perspektywie mówiliśmy na temat bardziej równościowych stwierdzonych przez Komisję Europejską, prawda? Króciutko sobie na ten temat powiemy. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy. Ta segregacja pozioma oznacza podział na zawody męskie i kobiece. Już powiedzieliśmy sobie, że w dotychczasowej praktyce jeszcze te zawody typowo kobiece, na przykład nauczycielki, prawda, sekretarki, asystentki, pielęgniarki, one są gorzej opłacane. Skąd to się bierze? Już powiedzieliśmy sobie z historii, tradycji, pewnego przyzwyczajenia. Pionowa segregacja rynku pracy to jest utrudniony dostęp właśnie w tych zawodach kobiecych, prawda, sfeminizowanych zawodach, dostęp do awansów. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn. Całkiem niedawno obiegła informacja wielu z Państwa na ten temat, że te różnice w wynagrodzeniu za pracę o tej samej wartości kobiet i mężczyzn w dalszym ciągu utrzymują się. One nie dotyczą głównie administracji publicznej. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe sektory gospodarki, prawda, proszę Państwa, niestety utrzymuje się kilkunastoprocentowa różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy. Ja przyznam szczerze, pracuję w takiej instytucji, gdzie bierze się pod uwagę może nie tyle elastycznych rozwiązań czasu pracy, gdzie uwzględnia się potrzeby, jeśli chodzi o zatrudnienie, prawda, czas pracy, te rozwiązania są tutaj uwzględnione, zwłaszcza dla osób młodych, które zajmują się dziećmi. Mamy coś w rodzaju ruchomego czasu pracy. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych, niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji, przemoc ze względu na płeć. Ta przemoc ze względu na płeć to taki temat, który bardzo dotyczy edukacji. My wiemy, że edukując dzieci, młodzież, przygotowujemy te młode osoby do wejścia na rynek pracy, do wejścia na rynek pracy bez barier, bez stereotypów, bez widzenia różnic, prawda, w dostępności do rynku pracy kobiet i mężczyzn, jak również właśnie do życia bez przemocy. W tej sytuacji tutaj działania edukacyjne, które podejmowane są w szkołach, prawda, placówkach oświatowych, pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, muszą uwzględniać
przemoc ze względu na płeć. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia. No tutaj nie ma, trudno stwierdzić tutaj dyskryminacji którejkolwiek z grup, czy kobiet, czy też mężczyzn. Natomiast zwracam uwagę na to, że jeśli chodzi o mężczyzn, to tutaj jest bardzo późna profilaktyka zdrowia. Mężczyźni niechętnie korzystają właśnie ze wszystkich możliwości profilaktyki w obszarze zdrowia. Dlatego też często bywa tak, że leczenie mężczyzn jest znacznie droższe aniżeli kobiet, a to z tego powodu, że zbyt późno podejmują te działania prozdrowotne. A dlatego też ważne, czasem będzie taka możliwość w projektach, żeby ująć te sytuacje. Niewystarczający system opieki przedszkolnej, bardzo to się zmienia. Państwo wiedzą, że w poprzedniej perspektywie zbudowaliśmy wiele miejsc opieki przedszkolnej ze środków unijnych. Stereotypy płci we wszystkich obszarach. Ja tutaj chwilkę powiem, dosłownie parę zdań. Proszę Państwa, stereotyp to jest bezrefleksyjne przejmowanie postrzegania zjawisk czy też osób, prawda? Nie zastanawiamy się. Ogólnie przyjętą prawdą jest, że grupa społeczna jakaś tam, prawda, jest tak traktowana, takie przypisano jej cechy, taki charakter, my to powielamy, nie zastanawiamy się nad tym. My w dalszym ciągu powielamy i mamy odpowiedni stosunek do tego. Dotyczy to również stereotypów płci, prawda? Oczywiście mówiłam o tym, że kobiety częściej zajmują się osobami zależnymi, ale proszę Państwa, to się bardzo zmienia z roku na rok, prawda? Często bywa tak, że to właśnie mężczyźni zajmują się osobami zależnymi, dlatego że kobieta nie dość, że dostała szansę realizacji swoich ambicji czy też aspiracji zawodowych, to też no po prostu lepiej sprawdza się na rynku pracy, bywają takie przypadki, aniżeli mężczyzna, prawda? Nasze działania informacyjno-promocyjne muszą być wolne od stereotypów płci. Ja bardzo wiele mówię na szkoleniach, które organizuję dotyczących zasady równości, jak należy unikać tych stereotypów. I dyskryminacja wielokrotna. Dyskryminacja wielokrotna to jest dyskryminacja ze względu nie tylko na płeć, ale również na inne uwarunkowania, takie jak na przykład członek mniejszości narodowej, prawda? Matka czy ojciec samotnie wychowujący dziecko, to też tutaj może nastąpić dyskryminacja wielokrotna, osoba z niepełnosprawnością, a więc dyskryminacja ze względu na wiele przyczyn. Strategiczne cele równości płci, tak jak Państwo widzą, równy dostęp, równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn. Nie ulega wątpliwości, że jeśli mówimy o ubóstwie, jednym z obszarów, które stwierdziła Komisja Europejska jako dyskryminujący, dotyczy to częściej kobiet, aniżeli mężczyzn. Wykorzenienie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, eliminowanie stereotypów związanych z płcią, godzenie życia prywatnego i zawodowego, równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. A więc podejmując działania równościowe w projektach, mamy na względzie właśnie te strategiczne cele, które dotyczą równości płci. Tutaj godzenie życia prywatnego i zawodowego, wskazałam ten dobry przykład z mazowieckiej jednostki, w której mam przyjemność pracować, proszę Państwa, ale to również budowanie przez Państwo miejsc opieki nad dzieckiem. W poprzedniej perspektywie duży nacisk na miejsca opieki przedszkolnej, w tej perspektywie bardzo duży nacisk na miejsca opieki dla dzieci poniżej wieku przedszkolnego. No i tutaj ważna kwestia. Obowiązkiem beneficjenta funduszy europejskich jest realizacja założeń równościowych, która prowadzi do wyrównywania szans grupie znajdującej się w gorszym położeniu. Monitorowanie tej zasady następować będzie na etapie oceny wniosku, realizacji, ale również w okresie trwałości. Proszę nie zapominać o okresie trwałości. Ten okres trwałości będzie częściej dotyczył tych projektów, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale tutaj również będziemy monitorować, jak realizowana jest ta polityka. Narzędzie do weryfikacji realizacji zasady równości płci. Tutaj w Europejskim Funduszu Społecznym mamy standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Z tym narzędziem spotkali się Państwo już w poprzedniej perspektywie, natomiast w tej perspektywie to narzędzie nieco się różni. Na standard minimum w tej perspektywie składa się 5 kryteriów, według których można ocenić, czy projekt przyczyni się do realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn lub czy nie pogłębi istniejących nierówności. Ocena wniosku z użyciem tego narzędzia odbywać się będzie na etapie oceny formalnej wniosku.
No i tutaj oczywiście mówimy o tych wnioskach, które Państwo składają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jeśli chodzi o zasady równości szans kobiet i mężczyzn, to oczywiście projektodawcy, wnioskodawcy, którzy składają wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, muszą się do tego ustosunkować. Nie może być też dyskryminacji w projektach infrastrukturalnych czy też inwestycyjnych, natomiast standard minimum nie będzie dotyczył tych projektów. Tutaj krótka charakterystyka standardu, on się składa z 5 niezależnie ocenianych kryteriów. Proszę Państwa, niezależna weryfikacja kryteriów nie zwalnia beneficjenta od zachowania logiki konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu. Za poszczególne kryteria można otrzymać od 0 do 2 punktów, maksymalnie można otrzymać 6 punktów, ale minimalnie byście Państwo mogli otrzymać pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej, muszą Państwo otrzymać 3 punkty. Są wyjątki od stosowania standardu minimum, 2 wyjątki. Profil działalności beneficjenta, czyli ograniczenia statutowe, a więc beneficjent działa tylko i wyłącznie na rzecz jednej z grup. To jest zapisane w statucie, albo grupy mężczyzn, albo grupy kobiet, prawda? I oczywiście muszą Państwo nam uzasadnić i napisać o tym, jakie są ograniczenia statutowe. I zamknięta rekrutacja. Zamknięta rekrutacja to projekt, który obejmuje wszystkich pracowników i pracownice oczywiście danego przedsiębiorstwa albo cały personel konkretnego wydziału, który jest wyodrębniony jakoś organizacyjne, nie, prawda? W treści wniosku o dofinansowanie musicie Państwo podać te informacje, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum i z jakiego powodu, czy też profil działalności beneficjenta, czy też zamknięta rekrutacja. Ja tutaj zwracam uwagę jeszcze raz na projekty edukacyjne. Generalnie no, nie ma podstaw do tego, by tutaj stosować ten przypadek zamkniętej na przykład rekrutacji, prawda? Jeśli chodzi o szkolnictwo. Jeszcze raz powiadam, edukacja ważna o tyle, żeby młodego człowieka przygotować do funkcjonowania w dorosłym życiu, na przykład na rynku pracy, właśnie bez dyskryminowania którejkolwiek z płci. Tutaj mają Państwo napisane, za co można dostać 1-2 punkty, a kiedy otrzymamy 0 punktów. 0 punktów oceny kryterium oznacza, że we wniosku w ogóle Państwo się nie odnieśli do zasady równości ze względu na płeć. 1 punkt w kryteriach numer 1, za chwileczkę pokażemy te kryteria, w kryterium numer 5, oznacza, że kwestie związane z zakresem danego kryterium zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie, w sposób możliwie pełny, prawda? Czy odnieśliście się Państwo do zasady nierówności szans kobiet i mężczyzn? W przypadku kryterium 2, 3, 4, jeden punkt oznacza, że te kwestie zostały uwzględnione częściowo, nie w pełni. Natomiast przyznanie punktu 2 oznacza, że w pełni żeście Państwo uwzględnili te wymogi kryterium. No i mamy pierwsze kryterium, jak widzą Państwo, można dostać albo 0 punktów, albo też 1 punkt. We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które potwierdzają istnienie albo brak istnienia barier równościowych i to w obszarze tematycznym interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu, a więc w obszarze zdrowia, edukacji, rynku pracy, albo też, no i oczywiście lub odnieśli Państwo do sytuacji, która dotyczy miejsca realizacji zasięgu oddziaływania tego projektu. To bardzo ważna kwestia, a mianowicie rozpocząć od analizy projektu pod kątem płci, czyli dokonać tutaj analizy, czy którakolwiek z grup mężczyźni, kobiety będzie doznawała nierówności. Czy w ogóle w tym problemie, który my będziemy rozwiązywać, tego problemu dotyczą nierówności, prawda? Jeżeli dotyczą, to kogo częściej dotyczą? Czy kobiet, czy też mężczyzn? Tak, proszę Państwa. I tutaj jeszcze raz podkreślamy, nie ma projektu bez problemu. Jeśli zdiagnozowane zostaną bariery równościowe, to należy oczywiście zastanowić się, co jest też przyczyną występowania tych barier, dlatego że wtedy będziemy te bariery rozwiązywać. Kryterium drugie, które może otrzymać maksymalnie 2 punkty. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe,
i znów w obszarze tematycznym bądź zasięgu oddziaływania projektu, prawda? Działania. Działania, zwracam bardzo szczególną uwagę na działania dotyczące rekrutacji. Proszę Państwa, po pierwsze, działania muszą mieć związek z tymi barierami, które żeśmy zidentyfikowali i muszą być skierowane do tej płci, która w analizie została wskazana jako doświadczająca nierówności. Działania nie mogą kogokolwiek dyskryminować i oczywiście będzie tutaj weryfikacja wniosku z tego powodu. I tu, tak jak powiedziałam, ważną kwestią jest rekrutacja uczestników. A projekt jest finansowany ze środków publicznych, prawda? Wiemy, co to jest równość. Każdy ma równy dostęp do tego projektu, chyba że projekt jest dedykowany, ale te ogólnodostępne jak najbardziej. A więc musimy dotrzeć z informacją do każdego, kto byłby zainteresowany tym projektem, do każdej grupy i użyć takich narzędzi i takich tutaj sposobów komunikowania się, by rzeczywiście wszyscy, którzy byliby zainteresowani, mogli zostać poinformowani, prawda? A więc osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, kobiet, mężczyzn, osób bezrobotnych. Przekaz informacyjno-promocyjny musi być wolny od stereotypów. Język, grafika. Ja tutaj nie wspomniałam jeszcze na temat języka wrażliwego na płeć. Bardzo proszę, byście Państwo używali tak, jak stanowi język polski, bo przecież jest i odmiana żeńska, i odmiana męska, prawda? Tutaj czasowników, prawda? I osób. W związku z powyższym proszę pamiętać o nauczycielkach, o pracownicach, prawda? Tutaj o innych osobach, właśnie używając języka wrażliwego na płeć. Ja tylko zwracam uwagę, że niepotrzebne są neologizmy, prawda? I nie twórzmy neologizmów na potrzeby projektu. Posługujemy się zawartością słownika języka polskiego. W uzasadnionych przypadkach działania mogą być adresowane wyłącznie do jednej płci, o tym powiedzieliśmy. Tej płci, która znajduje się w gorszym położeniu, to ta sytuacja musi być mocno uzasadniona. Kryterium numer 3, które jest alternatywne w stosunku do kryterium numer 2, możemy otrzymać tutaj 2 punkty maksymalnie, jeżeli stwierdzą Państwo, że nie ma żadnych barier równościowych, że ta grupa społeczna, do której Państwo odnoszą wsparcie, nie będzie żadna z grup nie będzie dyskryminowana. Sytuacja bardzo wyjątkowa. Gdybyście mnie Państwo spytali o podanie przykładu, to nie byłabym w stanie podać tego przykładu, ale gdyby Państwo stwierdzili, na przykład na obszarze oddziaływania projektu, to w tej sytuacji muszą Państwo pamiętać, że nam o tym napiszą, jak również wszystkie działania, które Państwo będą podejmowali, nie będą tworzyć nowych barier. Tutaj chciałabym pokazać Państwu przykłady równościowych działań w projektach edukacyjnych. To takie działania, na przykład, które zapewniają, że dziewczynki i chłopcy otrzymają wiedzę, umiejętności o tej samej jakości, równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, a więc będą uczestniczyły dziewczynki również w zajęciach informatycznych, prawda? Będą uczestniczyły w tych zajęciach, które są związane z właśnie podnoszeniem kompetencji kluczowych w obszarze na przykład matematyczno-przyrodniczych. Nie tylko będą uczestniczyły w zajęciach językowych, dużo na ten temat mówimy. Ale oczywiście, jeżeli dziewczyny będą miały też ochotę uczestniczyć w treningach piłki nożnej, prawda, czy też no innych, czy chłopcy w zajęciach gimnastyki artystycznej, musimy im udostępnić i umożliwić. Podejmowanie działań mających na celu eliminację stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn. Zamawiamy pomoce dydaktyczne. Oczywiście w SIF-ie zawieramy taką informację, że te pomoce, ten sprzęt, to wyposażenie będzie zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania na pewno, ale również będzie wolne od stereotypów płci. Zajęcia dla uczniów dotyczące języka wrażliwego na formy męskie i żeńskie. Na pewno jak najbardziej też. W ogóle samo używanie tych form przez nauczycieli i nauczycielki ale też będzie bardzo wskazany. I kryterium czwarte. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć. Został umieszczony opis, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych. Tu maksymalnie mogą Państwo również otrzymać 2 punkty. Oczywiście te wskaźniki muszą wynikać z analizy problemu, którego dokonaliśmy. Bardzo często mówimy na naszych szkoleniach o wskaźnikach, jak należy dobierać wskaźniki, jak należy
dobierać poziom realizacji wskaźników, by móc skutecznie później je zrealizować. Państwo często zadają takie pytanie, no dobrze, podam wskaźniki w podziale na płeć, a później się okaże na etapie realizacji projektu, że ja nie jestem tych wskaźników w stanie zrealizować. Po pierwsze, bardzo szczegółowa, precyzyjna analiza, poparta źródłami, skąd wynika taka informacja, a po drugie, proszę Państwa, to wtedy kontakt z opiekunem i oczywiście projekt to jest żywa materia, że tak powiem, bardzo wiele rzeczy może się w tym zmienić i będziemy na ten temat z Państwem rozmawiać, jak można by było tutaj odnieść się do tych zmieniających się wskaźników w podziale na płeć. Ja nie mówię tutaj o poziomie wskaźnika, tylko o podziale na płeć. Dobrze, proszę Państwa, i kolejne kryterium, kryterium piąte, bardzo lubią Państwo to kryterium, dlatego że większość z Państwa otrzymuje właśnie jeden punkt za spełnienie tego kryterium. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazane jest, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. Równościowe zarządzanie projektem w Europejskim Funduszu Społecznym. Zazwyczaj Państwo oczywiście zapewniają, że tak będzie. Po drugie, Państwo mówią o tym, że zespół zarządzający projektem i personel projektu, przypominam, że jest to zasadnicza różnica, zwłaszcza wobec znowelizowanych wytycznych, będzie przeszkolony z zasady równości szans kobiet i mężczyzn, prawda? To jest pierwsza kwestia na pewno, bo tutaj wiedza musi być uzupełniona. Ale ja Państwu często poddaję takie rozwiązanie, by jednemu z członków kadry zarządzającej projektem przypisać na przykład monitorowanie realizacji zasady równości szans ze względu na płeć w projekcie. To znaczy, żeby ta osoba miała na uwadze rekrutację zgodną z tą zasadą równościową, informacje, promocje zgodną z tą zasadą równościową, prawda? Tutaj dostarczanie, czy to zgodnie z zasadą, z procedurą zamówień publicznych, czy też zasadą konkurencyjności, właśnie produktów, sprzętu, zgodną z zasadą uniwersalnego projektowania i również zasadą równości ze względu na płeć. Wiele rozwiązań. I tu jeszcze tylko jedno zdanie powiem, bo rzeczywiście mamy w tej chwili nabór do projektu edukacyjnego, edukacja ogólna, przypominam, poddziałanie 10.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Uczestnicy muszą wiedzieć, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans. Proszę Państwa, gdyby zdarzyło się, że będziecie mieć Państwo wizytę monitorującą, to uczestnicy powinni wiedzieć na pytanie osoby, która monitoruje, czy też podmiot powinien wiedzieć, wypełniając ankietę, że tak jest realizowany ten projekt. Tak. Oczywiście możecie Państwo również stosować elastyczne formy zatrudnienia, ruchomy czas pracy, prawda? To też będzie wyjście naprzeciw. I cztery kroki analizy projektu pod kątem płci. To już ostatnie slajdy. Proszę Państwa, krok pierwszy, segregacja danych. Uczestnicy, uczestniczki projektu zawsze mają płeć i o tym trzeba pamiętać. Dlatego też nie ma projektów neutralnych pod względem płci. Te projekty neutralne, proszę Państwa, będą się zdarzać w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale też nie mogą Państwo abstrahować od realizacji tej zasady. Przypominam również i przepraszam, bo jest to taki kolokwializm, ale dzieci też mają płeć. W związku z powyższym proszę pamiętać, jeżeli opisujemy grupę docelową, to też z podziałem na płeć. Dostosowanie celów, działań, oczekiwań, rezultatów na potrzeby konkretnych grup docelowych. Określenie, jakie działania w ramach projektu są pomocne, byśmy zmniejszyli nierówności. I krok drugi. Identyfikacja ról kobiet i mężczyzn w oparciu o zebrane dane. Kto, co i kiedy robi, jakie ma prawo, czy dotyczą go bariery, kto zyskuje, która z tych płci, a kto traci. Krok trzeci, określenie potrzeb kobiet i mężczyzn, jakie są potrzeby różnych grup interesariuszy oczywiście, jakie są potrzeby kobiet, jakie potrzeby mężczyzn w tych grupach i potrzeby praktyczne czy potrzeby strategiczne. Możemy się do kwestii praktycznych i oczywiście do kwestii strategicznych również odnosić i jak uwzględnić te potrzeby planując projekt. Jak również krok czwarty, ocena wpływu na różne grupy, w jaki sposób różne działania w ramach naszego projektu wpłyną na życie i pozycję kobiet, mężczyzn, jak działania będą postrzegane i odbierane, kto zyska, a kto straci w wyniku projektu. No oczywiście nikt nie powinien stracić, dlatego że nie możemy tworzyć nowych barier równościowych.
I tutaj uwaga, bardzo istotna, każdy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy też Funduszu Spójności musi spełniać zasadę niedyskryminacji. Projekt neutralny należy do wyjątku. Neutralność projektu musi być względem tych zasad, musi być uzasadniona, proszę Państwa, i jest możliwa. Natomiast w przypadkach naprawdę wyjątkowych. Na koniec chciałabym może takie podsumowanie tylko zrobić, że zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i te osoby, których dotyczą ze względu na płeć, dotyczą jakiejś nierówności, bariery. To jest niewykorzystany kapitał i społeczny, i gospodarczy naszego kraju. Jeżeli udostępnimy pełny udział tych osób właśnie w sektorze gospodarki, czy też w sektorze społecznym, nam wszystkim będzie żyło się lepiej. Tego Państwu życzę. Dziękując za uwagę. Mają Państwo tutaj wszystkie dane teleadresowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Dziękuję bardzo.